Dzisiaj wspólnie zrobimy sobie przegląd asortymentu w sklepie H&M Home, ale tym razem chciałabym skupić się i pokazać Ci te rzeczy, o których istnieniu prawdopodobnie nie miałeś zielonego pojęcia. Mam nadzieję, że wśród moich propozycji znajdziesz również te, które przypadną Ci do gustu. W dzisiejszym odcinku skupimy się głównie na asortymencie, który dostępny jest na stronie internetowej, dlatego że ogromna część z tych rzeczy, które zaraz Ci pokażę, jest dostępna wyłącznie online. No i niestety stacjonarnie nie ma możliwości, żeby je zobaczyć czy też kupić. Dlatego zapraszam Cię na wspólne poszukiwania nie tak oczywistych rzeczy. Ale zanim przejdziemy do konkretów, chciałabym jeszcze przypomnieć o subskrypcji mojego kanału, jeżeli do tej pory jeszcze tego nie zrobiłeś, o kliknięciu przycisku dzwoneczka, by być na bieżąco ze wszystkimi nowościami oraz oczywiście o łapce w górę pod tym filmem. Jak zawsze, bardzo Ci dziękuję za Twoje wsparcie. A przechodząc już do rzeczy, zacznijmy od wezgłowia. I tak, okazuje się, że w H&M Home można kupić drewniane wezgłowie do łóżka, które ma karbowaną powierzchnię i składa się z dwóch części. Cena tego wezgłowia to 900 zł. Może ono pasować na dwa pojedyncze łóżka, bądź też na jedno podwójne. Jego wysokość to 165 cm, a szerokość każdej z tych części ma 90 cm. Zresztą to nie jedyny model dostępny w asortymencie tego sklepu. Zobacz także na pozostałe. Kolejną rzeczą, którą udało mi się znaleźć, jest ten metalowy stolik na trzech nogach, który wykonany jest z lekkiego materiału stylizowanego na żeliwo rustykalne. Ma on 50 cm wysokości, organiczny, nieregularny kształt, no i z pewnością świetnie będzie wyglądał w nowoczesnych wnętrzach. Cena tego stolika to 470 zł. Jest on dostępny także w nieco niższej i nieco szerszej wersji, która kosztuje 700 zł. I kolejny metalowy stolik, tym razem w cenie 500 zł, który dostępny jest w jasnożółtym oraz ciemnozielonym kolorze, także o obłych kształtach. Jego wysokość to 140 cm. Stolik ten wykonany jest z aluminium malowanego proszkowo. Dla wszystkich miłośników bardziej rustykalnych dodatków, bądź też stylistyki wabi-sabi, w H&M Home znajdziecie taboret wykonany z drewna mangowca w cenie 300 zł. Taboret ten dostępny jest w wersji brązowej oraz czarnej. Z rzeczy, o których istnieniu prawdopodobnie nie miałeś zielonego pojęcia, jest ten fotel o bardzo ciekawym kształcie oraz designie. Pokryty jest on beżowym aksamitem, a jego cena to 1300 zł. Znalazłam też bardzo fajne, jasnobeżowe, tapicerowane krzesło z drewnianym elementem na dole. Cena tego mebla to 1400 zł. Czy wiedziałeś o tym, że w H&M Home znajdziesz metalowe lampy stołowe o oryginalnym i nowoczesnym designie, które kosztują 250 zł? Lampy te dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych, rdzawo-różowym oraz białym, a ich prosty oraz ponadczasowy design świetnie sprawdzi się naprawdę w wielu wnętrzach. I kolejne krzesło, którego podstawa wykonana jest z drewna dębowego, siedziska oraz oparcie obite są grubą tkaniną tapicerską. Krzesło ma bardzo ciekawy kształt i kosztuje 1300 zł. Wypatrzyłam też fajny stolik pomocniczy w cenie 630 zł, który dostępny jest w ciemnobrązowej oraz czarnej wersji z podstawą w delikatne ryfle. Stolik ten wykonany jest z płyty MDF, ma 48 cm wysokości, a pod spodem posiada także filc, który ma chronić podłogę przed porysowaniem. Dostępne są też bardzo podobne, wysokie stojaki, które służą jako tak zwane postumenty do eksponowania np. pięknych ceramicznych naczyń, figur, rzeźb lub innych przedmiotów. Cena takiego stojaka, którego wysokość to 165 cm, to 470 zł. Ma on kształt prostopadłościanu, dostępny jest w wersji ciemnobrązowej oraz w wersji czarnej. Bardzo ciekawym meblem jest również to niskie wypoczynkowe krzesło, które kosztuje 1100 zł. Wykonane jest ono z drewna oraz rattanu. Krzesło to dostępne jest w wersji brązowej i w wersji czarnej. Przejdźmy teraz na chwilę do oświetlenia, spośród którego znalazłam naprawdę bardzo ciekawy i też bardzo fajnie wyglądający kinkiet, który dostępny jest w wersji srebrnej oraz jasnożółtej. Swoim kształtem i też nieregularną formą kinkiet ten przypomina rzeźbę. Posiada on metalowe mocowanie do ściany, a jego cena to 350 zł. A to okrągły stolik kawowy, który wykonany jest z drewna mangowca, którego blat posiada delikatny wzór na powierzchni. Cena tego mebla to 750 zł.
Dla wielbicieli dywanów oraz chodników znalazłam ten z domieszką juty, który kosztuje 1600 zł. Dywan ten ma ciekawe, kolorowe wzory, wykonany jest z mieszanki juty oraz bawełny, a jego wymiary to 240 na 170 cm. Jest on dostępny także w nieco mniejszej wersji, czyli 2 metry na 70 cm i w tej wersji kosztuje 630 zł. Ciekawą propozycją jest również ta ceramiczna lampka stołowa w cenie 550 zł w białej kolorystyce o organicznym, bardzo ciekawym kształcie. Do lampki tej dokupuje się osobno także klosz, tworząc ciekawy i też designerski dodatek we wnętrzu. W H&M Home znajdziesz również 3-skrzydłowe lustro, które idealnie sprawdzi się przy toaletce. Dostępne jest w złotej, cienkiej ramce i ułatwia obejrzenie fryzury czy też makijażu pod różnym kątem. Lustro ma 62 cm szerokości oraz 51 cm wysokości, a jego cena to 280 zł. Wieszaki naprawdę wcale nie muszą być nudne. Mogą one wyglądać naprawdę ciekawie na ścianie, nawet wtedy, kiedy nic na nich nie wisi. Tutaj propozycja metalowego wieszaka w cenie 65 zł, dostępnego w jasnobeżowej oraz srebrnej wersji. Chociaż jak dla mnie bezapelacyjnie wygrywa właśnie ta jasnobeżowa. Jest też nieco większy model, który kosztuje 135 zł. I kolejna propozycja chodnika z domieszką juty w cenie 300 zł. Chodnik ten ma pleciony wzór dość nieregularnych rombów na swojej powierzchni, a jego wielkość to 140 na 70 cm. Czy wiedziałeś o tym, że w tym sklepie możesz także dostać jasnobeżowy puf z drewnianą nóżką? Jest to tapicerowany mebel, który ma naprawdę prosty i ponadczasowy kształt. Będzie świetnie wyglądał w każdym wnętrzu, a jego cena to 630 zł. A tu naprawdę świetna opcja dla wszystkich tych, którzy posiadają mały metraż w swoim domu czy mieszkaniu, a chcieliby wygospodarować kawałek biurka do pracy. Tutaj wersja brązowa, która kosztuje 230 zł, która mocowana jest do ściany i składana wtedy, kiedy biurko nie musi być już używane. Blat ten ma 65 cm szerokości i 40 cm głębokości. W asortymencie H&M Home znalazłam też stolik kawowy, który wykonany jest z drewna mangowca w cenie 1300 zł. Ma on lekko asymetryczny kształt, woskowane drewno, masywny blat, którego średnica to 55 cm, natomiast wysokość całego stolika to niecałe 35 cm. Z pewnością jest to mebel, który bardzo mocno wpisuje się w obecne trendy. Wypatrzyłam też lampę sufitową o rzeźbionym kształcie, która ma regulowany przewód. Lampa wykonana jest głównie ze szkła, miedzi oraz żelaza, a jej cena to 300 zł. Kolejna propozycja wiszącej lampy, tym razem w cenie 430 zł, której 52-centymetrowy klosz wykonany jest z materiału. Bardzo fajna rzecz to ta ażurowa półka ścienna, która wykonana jest z metalu. Półka ta kosztuje 150 zł, jest dostępna w wersji beżowo-żółtej oraz srebrnej. Ma zaokrąglony kształt, nowoczesny i trochę industrialny styl, no i może być też montowana na wiele różnych sposobów. W cenie 1400 zł można kupić tapicerowaną ławkę z miękkim siedziskiem, której okrągłe nóżki wykonane są z drewna mangowca. Idealny mebel, który sprawdzi się na przykład w przedpokoju, bądź też w sypialni tuż przy łóżku. Przy okazji zbliżającego się sezonu letniego dostępne jest też składane krzesło wypoczynkowe z drewna akacjowego, które kosztuje 750 zł. Ma oparcie z bawełnianej tkaniny i naprawdę bardzo fajnie sprawdzi się na przykład na balkonie, na tarasie czy też w naszym ogrodzie. Zwróciłam też uwagę na tę metalową półkę na wannę w złotej kolorystyce, która kosztuje 100 zł. Dla wszystkich miłośników drewna oraz naturalnych dodatków w domu jest także to dębowe krzesło wypoczynkowe z plecionym siedziskiem z pasków juty, którego cena to 1000 zł. Z kolejnych rzeczy, o których istnieniu prawdopodobnie nie miałeś pojęcia, jest ten stolik z drzwiami wykonanymi z płyty MDF z lakierowaną okleiną jesionową, która ma zaokrąglone krawędzie, drzwiczki, które wykonane są z lameli oraz nóżki z malowanego metalu. Cena tego stolika to 670 zł. Moją uwagę przykuła także ta lampa podłogowa z dwoma plisowanymi kloszami na złotym pałąku w cenie 900 zł. I kolejny fajny kinkiet, tym razem przypominający wachlarz w cenie 230 zł. Lampa ta ma metalowe złote elementy
oraz biały, plisowany klosz. W sklepie H&M znajdziesz również nocny stolik w kolorze groszkowo-zielonym z szufladą, która wykonana jest z lakierowanej okleiny. Cena takiego stolika to 600 zł. Ma on 50 cm wysokości i 40 cm szerokości. Czy wiedziałeś o tym, że w sklepie tym znajdziesz także lustro o falistej ramie, które dostępne jest w dwóch kolorach, czarnym oraz groszkowo-zielonym, które kosztuje 230 zł? Średnica tego lustra to 40 cm. I drugie, też bardzo fajne i oryginalne lustro o nieregularnym kształcie w ramie z papieru oraz płyty MDF w cenie 200 zł. To już wszystkie rzeczy, które przygotowałam na dziś. Daj znać, co sądzisz o tym asortymencie. Czy Ci się on podoba, czy raczej niekoniecznie? Być może masz jeszcze jakieś inne rzeczy, które udało Ci się wypatrzyć w tym sklepie, którymi warto byłoby także podzielić się z innymi. Jeśli tak, koniecznie napisz o nich w komentarzu pod tym filmem. My oczywiście, jak zwykle, widzimy się już w przyszły piątek, w kolejnym odcinku. Tymczasem trzymaj się ciepło, do zobaczenia, cześć!